Dzień dobry. Zapraszam Państwa na kolejną rozmowę z cyklu ROD Online, organizowaną przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Dziś porozmawiamy o konflikcie izraelsko-palestyńskim, który jest jednym z najważniejszych procesów oddziałujących na sytuację społeczno-polityczną na Bliskim Wschodzie. Choć intensywność sporów w ostatnich latach nieco zmalała, to niedawno obserwowaliśmy jego ponowną eskalację, zakończoną zawarciem zawieszenia broni między Hamasem i Izraelem. Moim i Państwa gościem jest pan profesor Radosław Pania z Katedry Teorii i Historii Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej dzisiejszej rozmowy. Ja tylko, Szanowni Państwo, przypomnę, że ta rozmowa jest także częścią naszej szerokiej współpracy nawiązanej pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Łodzi, a Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. W najbliższym czasie więcej tego typu wydarzeń, rozmów i analiz ze strony kadry Wydziału przed nami, więc proszę śledzić naszą działalność zarówno RODM-u, jak i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. I panie profesorze, przejdźmy do pierwszego kluczowego pytania, a więc zarysowania pewnego obszaru, z którym społeczno-politycznego, ale także pandemicznego, z którym mieliśmy do czynienia w kontekście trwającego konfliktu. Zacznę od pandemii COVID-19, bo w kluczowej i takiej najtrudniejszej fazie pandemii COVID-19 podkreślano jedność i integrację arabskich obywateli w obszarze służby zdrowia. Niemal co piąty lekarz i co czwarta pielęgniarka to Arabowie. Relacje izraelskich mediów skupiały się na lekarzach w hidżabach i koegzystencji na oddziałach intensywnej terapii. Oprócz tego minęło 7 lat od ostatniego konfliktu z Hamasem i 16 lat od ostatniej intifady. Kilka krajów arabskich również zaczęło normalizować stosunki z Izraelem, a wojskowi izraelscy w nieformalnych rozmowach przyznawali, że największym zagrożeniem dla Izraela jest dziś Iran. Dziś wydaje się, że jest to pieśń przeszłości, że to już minęło, a jedność i współpraca zastąpiła nienawiść. Jakie są, panie profesorze, więc przyczyny obecnej radykalizacji trwającego od tak naprawdę 1948 roku konfliktu? I czy można go już nazwać trzecią intifadą? Właściwie można powiedzieć tak, że konflikt nawet trwa nieco, możemy mówić jakby o nieco wcześniejszej tej cezurze początkowej, jeśli chodzi o konflikt. Ponieważ jeżeli w ogóle odniesiemy się do kwestii przyszłości Palestyny, czy mandatu palestyńskiego, brytyjskiego, to właściwie należałoby stwierdzić, że chociaż powszechnie bardzo często łączy się początek jakby konfliktu izraelsko czy palestyńskiego, czy izraelsko-arabskiego z wybuchem pierwszej wojny na Bliskim Wschodzie w połowie maja 1948 roku, tak właściwie można by powiedzieć, że już po ogłoszeniu przez Organizację Narodów Zjednoczonych rezolucji nr 181 w listopadzie 1947 roku, to już wtedy rozpoczęła się właściwie wojna domowa, tak, na obszarze mandatu palestyńskiego pomiędzy Palestyńczykami a Izraelczykami, a Żydami, tak, emigrantami żydowskimi, którzy chcieli utworzyć swoje państwo. Tutaj mamy do czynienia właściwie jednym z najdłuższych konfliktów we współczesnym świecie, we współczesnych stosunkach międzynarodowych, konfliktem, który właściwie no, swoją genezę ma też w związku z wydarzeniami końca XIX wieku, wtedy kiedy ukształtował się ruch narodowy nacjonalistyczny żydowski, określony mianem syjonizmu, kiedy również ruch syjonistyczny przyjął założenie następujące, że Żydzi stanowią, tak jak inni, nie tyle grupę wyznaniową, ile stanowią odrębny naród. Jako naród, zgodnie z zasadą samostanowienia narodowego, powinni mieć prawo do swojej ojczyzny, do swojego państwa. To ta ojczyzna żydowska znajdowała się właśnie na terenie Palestyny, czy późniejszym mandacie właśnie palestyńskim na Bliskim Wschodzie i także ruch narodowościowy właśnie żydowski tutaj rościł sobie prawa do odbudowania państwowości żydowskiej na obszarze czy w regionie Bliskiego Wschodu, a jednocześnie ukształtował się właśnie ruch narodowy, zaczął się kształtować ruch narodowy palestyński, który także zgłaszał pretensje do tegoż obszaru na całkowicie racjonalnej podstawie, biorąc pod uwagę zamieszkiwanie tego obszaru właśnie przez większość arabską, znacznie przekraczającą liczebnie ludność pochodzenia żydowskiego. Dopiero napływ żydowskich emigrantów w latach 20-30
czy tuż po zakończeniu II wojny światowej zmieniał te proporcje ludnościowe. Także źródła konfliktu rzeczywiście jakby no, możemy je dostrzegać czy w tej sytuacji związanej z końcem wieku XIX czy pierwszą połową XX wieku. Natomiast też przede wszystkim ten konflikt izraelsko-palestyński, tak, no jest w jakimś zakresie pokłosiem w rozwoju sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie od końca lat 40. XX wieku, tak, czyli tutaj mówiliśmy o pierwszej wojnie izraelsko-arabskiej, która została przez stronę arabską przegrana, kiedy, tak jak wspominałem o deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych, o rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z 29 listopada 1947 roku, była tam mowa o dwóch państwach, o powstaniu dwóch państw połączonych ze sobą Unią Gospodarczą, Unią Walutową, ale zatem o państwie arabskim, widać państwie palestyńskim i państwie żydowskim. Tak? Natomiast ten model rozwiązania przyszłości mandatu palestyńskiego, brytyjskiego, no nie został zrealizowany. Oczywiście doszło do wybuchu wojny, ponieważ państwa arabskie nie uznały rezolucji Zgromadzenia Ogólnego. Kiedy Brytyjczycy zakończyli zwierzchność mandatową, doszło zatem do konfliktu między już stroną izraelską, tak, dlatego że władze Iszuru proklamowały istnienie państwa izraelskiego jeszcze w nieustalonych granicach, tak, dlatego że ten plan minimum był związany z rezolucją 181, natomiast ostatecznie po wygranej wojnie też niecały mandat palestyński, bo około 78% mandatu brytyjskiego znalazło się w obrębie władzy izraelskiej, ale to powodowało od razu już konflikt, dlatego że no, zajęto też część tych terytoriów, które były przeznaczone dla państwa arabskiego. Wojna wywołała chociażby zjawisko uchodźców palestyńskich. Innym bardzo, bardzo istotną konsekwencją pierwszej wojny, która zresztą w świecie arabskim jest określana mianem Nagby, tak, czyli katastrofy, czyli tej sytuacji, która spowodowała, że państwo arabskie, państwo palestyńskie nie powstało, a zamiast niego powstało państwo żydowskie w obszarze byłego mandatu palestyńskiego. I tutaj oczywiście no, też innym elementem, który należałoby wziąć pod uwagę, jest kwestia następująca, a mianowicie też polityki państw arabskich względem państwowości palestyńskiej. Dlatego że oczywiście Izrael nie został uznany przez państwa arabskie, ale jednocześnie, co jest także dość ciekawym aspektem całego zagadnienia, nie powstało państwo palestyńskie na przykład na tych terytoriach, które nie zostały zdobyte przez Izrael, tak, czyli tak zwany Zachodni Brzeg czy Strefa Gazy. To nie były obszary, na których uzgodniono utworzenie właśnie państwowości palestyńskiej, tylko Strefa Gazy została włączona do Egiptu. Zachodni Brzeg został włączony do państwa transjordańskiego, które zresztą przekształciło się po zakończeniu wojny, właśnie zmieniło swoją nazwę z Królestwa Transjordanii na Królestwo Jordanii. Także też to polityka państw arabskich względem właśnie sprawy palestyńskiej jest kolejnym, innym, bardzo ciekawym aspektem całego zagadnienia. Pomimo tego, że część właśnie tych terytoriów nie weszła w skład Izraela, to jednak tam nie utworzono państwa palestyńskiego, raczej wychodząc z założenia, że istnienie Izraela jest czymś efemerycznym, jeśli chodzi o sytuację polityczną na obszarze Bliskiego Wschodu, ten los uchodźców palestyńskich, tak, ta nierozwiązana kwestia palestyńska, to z punktu widzenia państw arabskich był także pewien element gry politycznej i z mocarstwami, element gry politycznej na Bliskim Wschodzie, także chociaż oficjalnie mówiono o wsparciu dla strony palestyńskiej, zresztą to wsparcie różne formy przybierało, ponieważ też powołano do życia chociażby Organizacji Wyzwolenia Palestyny w 1964 roku. Następnie Liga Państw Arabskich uznawała państwowość palestyńską, tak, czy to samo zrobił zresztą, jeśli chodzi o uznanie Organizacji Wyzwolenia Palestyny jako reprezentanta interesów narodowych palestyńskich, to samo zrobiła Organizacja Narodów Zjednoczonych, ale tym niemniej właściwie państwo palestyńskie nie powstało aż do no, takiej proklamacji w 1988 roku, kiedy Yasser Arafat i Organizacja Wyzwolenia Palestyny proklamowała utworzenie de facto państwa palestyńskiego, natomiast była to raczej deklaracja jednostronna, która no, nie została zaakceptowana przez, czy to przez Izrael, czy to przez inne, na przykład przez mocarstwa światowe.
I warto zwrócić uwagę również na to, że przez bardzo długi czas w ogóle Izrael nie akceptował tego stwierdzenia, że istnieją Palestyńczycy jako grupa narodowościowa, która powinna mieć swoje państwo. Tak? To bardzo często też przypomina się chociażby postawę Goldy Meir, która mówiła, że właściwie nie ma Palestyńczyków, tylko są właśnie, tylko jest ludność, która mówi językiem arabskim, tak, a na pewno nie jest narodem palestyńskim. Także można powiedzieć, że źródła współczesnego konfliktu to jest oczywiście, no to są te uwarunkowania historyczne, żeby przybliżyć jeszcze te elementy bliższe nam. Tak? To no, kwestią zasadniczą jest oczywiście załamanie tak zwanego procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, czyli początek lat 90. XX wieku, kiedy można powiedzieć, że świat został zszokowany tym, że Palestyńczycy i Izraelczycy zaczęli się dogadywać, tak? Czyli tutaj odnoszę się do porozumień, tak zwanych porozumień pokojowych, tak, izraelsko-palestyńskich, chociaż de facto no, trudno tutaj mówić o porozumieniach pokojowych, raczej to są porozumienia, które w jakim zakresie one były porozumieniami pokojowymi fundamentalnymi dla sprawy relacji izraelsko-palestyńskich, dlatego że Organizacja Wyzwolenia Palestyny uznawała Izrael i prawo do istnienia Izraela jako państwa na Bliskim Wschodzie, a z drugiej strony Izrael uznawał Palestyńczyków za, no jakbyśmy powiedzieli, grupę narodowościową, za odrębny naród, taka organizacja wyzwolenia Palestyny, za reprezentanta interesów palestyńskich. Zresztą OWP deklarowała także wymazanie takich zapisów ze swojego dokumentu programowego z Narodowej Karty Palestyńskiej, mówiącej właśnie o zniszczeniu Izraela do utworzenia na terenie Bliskiego Wschodu tylko i wyłącznie państwa palestyńskiego. Także ten początek procesu pokojowego, lata 90., porozumienie Oslo 1, 93 rok, pozwalające na rozwijane dalej, pozwalające na utworzenie właśnie autonomii palestyńskiej na tak zwanych terytoriach okupowanych, czyli znowuż odnosząc się do historii, to są te terytoria, które Izrael zajął w wyniku tak zwanej wojny sześciodniowej w 1967 roku, czyli jak mówiłem o strefie Gazy, która była egipska, tak, no to ona została tutaj zajęta właśnie przez Izrael, czy również zachodni brzeg jordański został zajęty przez Izrael, ale także terytoria syryjskie, natomiast one tutaj jakby nie wchodzą generalnie w zakres tego sporu aż tak jednoznacznie. Tak. Czyli znowuż mamy do czynienia z sytuacją terytoriów zamieszkanych przez Palestyńczyków, zajętych właśnie przez Izrael i całą polityką prowadzoną przez Izrael względem i terytorium, i osób zamieszkujących właśnie owe terytorium. Także w latach 90. próbowano rozstrzygnąć, rozwiązać rzeczywiście ten konflikt, uznając, że no, ma on destabilizujące znaczenie, wpływ dla sytuacji politycznej w regionie Bliskiego Wschodu, zresztą nie tylko właściwie w regionie Bliskiego Wschodu, ponieważ to jest tak, że ten wpływ globalny poprzez zjawisko terroryzmu, chociażby tak Palestyńczycy, też ruch palestyński posługiwał się terrorem, tak, atakując nie tylko cele znajdujące się na obszarze Bliskiego Wschodu, ale także w różnych częściach świata. Także nie można tutaj mówić o stricte lokalnym, jakbyśmy powiedzieli, konflikcie, a także jego wpływ zewnętrzny jest tutaj widziany. Także próbowano właściwie rozwiązać tę sytuację konfliktową pomiędzy Palestyńczykami a Izraelem poprzez proces pokojowy. Ten proces pokojowy, który doprowadził do utworzenia właśnie autonomii palestyńskiej, ale znowu nie na całym obszarze zachodniego brzegu i strefy Gazy, tylko szczególnie obszar zachodniego brzegu też został podzielony tutaj na trzy takie obszary: terytoria typu A, terytoria typu B i terytoria typu C. Tak, czyli te terytoria A, które zostały zajęte, które miały się znaleźć pod zarządem palestyńskim, jeśli weźmiemy pod uwagę bezpośredni zarząd z tymi terytoriami, terytoria typu A współrządzone przez Palestyńczyków i Izraelczyków i terytoria C, nad którymi jakby władzę suwerenną nadal sprawował Izrael. Przy czym problem polega też na tym, że ta strefa C, tak, to obszar C stanowi praktycznie 60% zachodniego brzegu, a terytoria typu A są od siebie praktycznie odizolowane. Tak, to nie jest jakiś, jakaś zwarty obszar terytorialny, tylko też
jakbyśmy przyjrzeli się mapie właśnie Bliskiego Wschodu czy mapie zachodniego brzegu, tak, no to są takie obszary odseparowane od siebie, jeśli chodzi o te, które znajdują się pod bezpośrednią kontrolą palestyńską, czyli one też nie tworzą z jednolitego bloku terytorialnego. Do tego dochodzi jeszcze wiele kwestii, które w tych relacjach się pojawiają, bo to jest kwestia właśnie uchodźców palestyńskich. Bardzo ważna kwestia, która też w kontekście ostatniego starcia pomiędzy Hamasem a Izraelem także miała swoje znaczenie, a mianowicie kwestia osadnictwa żydowskiego właśnie na terenie palestyńskim. Ale zmierzam tutaj też do tego, żeby powiedzieć, iż to rozwiązanie konfliktu bliskowschodniego no, jest związane właśnie z rozstrzygnięciem ostatecznie no, tej kwestii powstania państwa palestyńskiego, tak i przede wszystkim jego zasięgu terytorialnego, co było przecież celem procesu pokojowego, tak, ale on załamując się właściwie tutaj na początku XXI wieku, no nie zrealizowano, bo porozumienia o autonomii, to porozumienie Oslo I, porozumienie Oslo II, one miały mieć charakter tylko przejściowy, tak, czyli ten cel wyznaczono, jakby liczono się z tym, że ostateczne rozwiązanie konfliktu pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami, no będzie związane przede wszystkim z utworzeniem państwa palestyńskiego, tak? Czyli to jest jakby ten cel wyznaczony tutaj w zakresie tak zwanego konfliktu, w zakresie tak zwanego procesu pokojowego, ale cel jak dotąd nie zrealizowany. Panie profesorze, jeszcze wrócę do drugiej części mojego pytania. Czy ten obecny konflikt, który mieliśmy okazję niestety oglądać, czy można go nazwać trzecią intifadą, tak jak się to pojawia w publicystycznym przekazie tego konfliktu? Znaczy tak, no wydaje mi się, że po pierwsze tak, pojęcie trzeciej intifady, to ono już, też trzeba pamiętać, że ono już się pojawiło, tak? Czyli też mówiono o tak, bo była pierwsza intifada, ta intifada kamieni, druga intifada, intifada Al-Aqsa. Tak, czy wreszcie była też w publicystyce mówiło się o tak zwanej trzeciej intifadzie, intifadzie noży tak zwanej. Także właściwie nominalnie rzecz biorąc byśmy mieli do czynienia właściwie z czwartą intifadą, jakbyśmy do tego tak podeszli. Natomiast ja nie wiem, nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj mówili o tym w kontekście rzeczywiście intifady, czyli jakiegoś wydarzenia, które miałoby taki powszechny charakter, tak, powszechnego powstania ludności palestyńskiej. Ja raczej w tych wydarzeniach, mimo że oczywiście dochodziło tutaj do nie tylko do stricte konfliktu właśnie pomiędzy Hamasem, a pomiędzy armią izraelską, czy Hamasem a Izraelem, tak, dlatego że Izrael atakował oczywiście nie tylko cel, nie atakował praktycznie celów wojskowych, tylko atakował cele cywilne. Czyli, a dochodziło jednakże także do starć pomiędzy przedstawicielami społeczności palestyńskiej i Izraelczykami. Natomiast no, nie widziałby w tym jednak, jakbyśmy powiedzieli, ogólnonarodowego powstania, tak, w jakimś zakresie kierowanego, raczej właśnie powiedzmy no, takie odseparowane od siebie akty przemocy. Natomiast generalnie rzeczywiście można by mówić raczej o konflikcie Hamas-Izrael w tym momencie, tak? A to, co działo się, jeśli chodzi o te wystąpienia społeczne, tak? To raczej według mnie to nie jest ten poziom, ta skala, ten zasięg, któremu mógłby odpowiadać ten termin właśnie intifada. To wspomniał Pan Profesor o tym podłożu społecznym tego całego konfliktu czy tych ostatnich wydarzeń. Ja pozwolę sobie zacząć od cytatu. Krucha i niedoskonała koegzystencja istniejąca przez ostatnie 73 lata między żydowskimi i arabskimi Izraelczykami może się na zawsze zmienić nie do poznania, napisał Jerusalem Post. Czy jesteśmy już w stanie określić konsekwencje społeczne niedawnej intensyfikacji konfliktów i w jakim zakresie one będą? Znaczy tak, no, określając te konsekwencje społeczne tak zwane, no, należałoby raczej chyba zastanowić się, co rozumiemy pod pojęciem relacji społecznych. Czy to są relacje, które powiedzmy, nie wiem, no, dotyczą w szczególności samych członków społeczeństw, ich relacji i ich wzajemnego postrzegania, takiej możliwości, jakbyśmy powiedzieli, no, osiągnięcia jakiegoś porozumienia, tak, pomiędzy tymi dwoma społecznościami. Czy koszty społeczne, bo oczywiście jeśli weźmiemy pod uwagę ten konflikt, no to kosztami społecznymi tegoż konfliktu jest
istotna dysproporcja pomiędzy dwoma jego stronami, tak, pomiędzy Izraelem, a pomiędzy, nazwijmy to umownie, państwem palestyńskim, tak, czy generalnie autonomią palestyńską, ponieważ jeżeli zestawimy, a druga kwestia to są jeszcze oczywiście Palestyńczycy, którzy pozostają w obszarze samego państwa izraelskiego. Także tutaj te konsekwencje społeczne, tak, to dotyczą oczywiście różnego wymiaru, no, kwestii dyskryminacyjnych, tak, bo szczególnie to, co Palestyńczyków, jakbyśmy powiedzieli, szczególnie boli, to oczywiście to, że mają świadomość tego, że no, są traktowani jako w państwie izraelskim, nawet biorąc pod uwagę też istnienie autonomii palestyńskiej, no są traktowani jako osoby jakby drugiej kategorii, tak, zależne od państwa izraelskiego. Strefa Gazy też znajduje się w stanie, jakbyśmy powiedzieli, permanentnego bojkotu gospodarczego. Trudności z pozyskiwaniem pracy, trudności dotyczące poruszania się po Izraelu, związane z no, kwestiami uzyskiwania prawa do pobytu, tak, i pracy na terenie nie tylko samej autonomii, ale przede wszystkim Izraela, tak, bo gro Palestyńczyków przecież, żeby zarabiać na życie, no niestety nie pracuje, bo nie ma możliwości pracy w terenach podległych autonomii palestyńskiej, tylko musi pracować w Izraelu, tak. To rzeczywiście, to przekonanie o tym, że Izraelczycy są dyskryminowani przez państwo izraelskie, no to na te relacje społeczne rzeczywiście tutaj wpływa bardzo, bardzo negatywnie i to, jakbyśmy powiedzieli, ten konflikt to chyba jeszcze bardziej podkreśla. Zresztą ja zwróciłbym uwagę jeszcze na inną kwestię, dlatego że należałoby się przyjrzeć też temu, jak aktualny konflikt również był relacjonowany w mediach międzynarodowych, tak? I w mediach również arabskojęzycznych, czy również przez, w jakim zakresie, tak, sterowany przez sam Hamas. Możemy zwrócić uwagę, że praktycznie pokazywano przede wszystkim tylko po stronie Palestyńczycy, tak, jakie były konsekwencje nie ostrzału Hamasu, tak, względem terytorium izraelskiego, ale jaka była odpowiedź izraelska, tak, i pokazywano właśnie przede wszystkim ofiary cywilne, a żadnych ofiar, jeśli chodzi o bojowników, tak, i oczywiście no, sam charakter konfliktu, z którym mamy tutaj do czynienia i sposobem odpowiedzi, no, generuje niestety te ofiary cywilne, ale to jest także element jakby budowania właśnie, powiedzmy, w tych relacjach społecznych, no powiedzmy, takiego muru, który jest bardzo ciężko przekroczyć, tak jakbyśmy powiedzieli, w warstwie mentalnej. Zresztą nawet jeżeli można byłoby się przyglądać relacjom i różnym wypowiedziom, także nie tylko po stronie palestyńskiej, ale także po stronie izraelskiej, szczególnie przedstawicieli różnych tutaj ugrupowań radykalnych, prawicowych, no to też oni bardzo często podkreślają właśnie, powiedzmy, ten mur i uważają, że to Palestyńczycy są wszystkiemu winni, także oni atakują właśnie Izrael, a także ludność cywilną. No i jakby widać, że po jednej i po drugiej stronie właściwie ten narastający konflikt, no, buduje coraz większe rzeczywiście bariery, tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę jakieś postrzeganie się wzajemne, możliwość kooperacji i realnego rozwiązania właśnie tegoż konfliktu też na poziomie, powiedzmy, tych relacji, abyśmy je określili stricte społecznych, bo nie tylko relacji o charakterze politycznym. Wspomniał pan, profesor, o tych dysproporcjach na poziomie politycznym, społecznym, gospodarczym, które rysują się pomiędzy Izraelem a Palestyną. I cały czas Palestyna pozostaje pod pewną presją gospodarczą i ekonomiczną Izraela. Tak jak tutaj już pan wspomniał, w Strefie Gazy tysiące ludzi dojeżdża do pracy do Izraela, a podobnie jest na zachodnim brzegu Jordanu. Czy w tym wypadku, pozwolę sobie zapytać, można w jakiś sposób przywoływać takie biblijne starcie Dawida z Goliatem, silniejszego ze słabszym? Że tak, mamy taką tendencję do tego, żeby gdzieś jakby wykorzystywać pewne kody kulturowe, tak, i mitologizować pewne wydarzenia, odwołując się jakoś do przeszłości, tak, obrazowo na to spoglądać, tym bardziej, że mamy do czynienia z obszarem, jakbyśmy powiedzieli, biblijnym sensu stricto, tak, tym tej części, w odniesieniu do tej części świata.
Ja bym był tutaj jednak w jakimś zakresie ostrożny, tak, korzystając z takiego spojrzenia właściwie na ten konflikt, dlatego że oczywiście no, możemy przywoływać sobie, tak jak powiedziałem, te kody kulturowe, mówić o tym rzeczywiście, że zmienił się w jakimś zakresie znaczenie tego, kto tutaj jest Dawidem, a kto jest Goliatem, tak, dlatego że w relacjach na przykład pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi też bardzo często przywoływano tę metaforę biblijną, tak, starcia Dawida z Goliatem, Izrael wygrywający wojny z państwami arabskimi, właśnie no, był stawiany w roli właściwie tutaj tego Dawida, który wygrywa z Goliatem. Tak. Natomiast tutaj rzeczywiście raczej myślę, że stąpajmy bardziej twardo po ziemi, i mówmy, rzeczywiście, ja bym tak nie widział tej perspektywy, nie spoglądał na to przez perspektywę biblijną, bo to jest ona też w jakimś zakresie elementem jakiejś ideologizacji tegoż konfliktu, która jest tutaj w relacjach politycznych zawsze bardzo ważna, ale lepiej określić właściwe parametry tutaj danego zjawiska. Natomiast ja bym się posłużył, odchodząc, jakbyśmy powiedzieli, od tej retoryki biblijnej, tak, to bym raczej posłużył się rzeczywiście natomiast innym stwierdzeniem, mianowicie określeniem asymetrii. Tak. Te relacje izraelsko-palestyńskie, one na pewno są asymetryczne. Tak. One zostały w taki sposób, jakbyśmy powiedzieli, stworzone, bo jeżeli na przykład przyjrzymy się proporcjom demograficznym, no to można by powiedzieć, że ta asymetria nie jest taka, ona właściwie nie istnieje, jakbyśmy powiedzieli, tak, bo to jest też problem dla Izraela dotyczący tego, że właściwie w wymiarze, jakbyśmy spojrzeli na to demograficznym, tak, no to ludność palestyńska praktycznie, jeżeli byśmy podliczyli Palestyńczyków zamieszkujących właściwie terytorium Izraela, zamieszkujących obszary Strefy Gazy czy zachodniego brzegu, tak, no to się okaże, że te proporcje są bardzo bliskie, tak, tak że prawie ludność arabska tutaj dorównuje ludności żydowskiej, izraelskiej i tym samym, no to też to jest dziwna, czasami można powiedzieć, że to tym bardziej, jakbyśmy powiedzieli, tutaj jest takim istotnym elementem całego konfliktu, bo okazuje się właśnie, że w warstwie demograficznej tej asymetrii tutaj nie ma, natomiast w zakresie relacji politycznych, militarnych i tak dalej, ta asymetria rzeczywiście występuje. Także czy to biblijne starcie Goliata z Dawidem, no to trzeba, wszystko zależy, z jakiej strony się na to spojrzy. Natomiast to, co się dzieje rzeczywiście w relacjach izraelsko-palestyńskich, no ma w jakimś zakresie ten charakter asymetryczności, te konflikty, które się zdarzają, one są konfliktami asymetrycznymi, tak, bo jeżeli mamy tutaj do czynienia ze starciem kolejnym pomiędzy Hamasem a izraelskimi albo siłami obrony Izraela, armią irańską, Kahalem, no to jest to typowy konflikt, jakbyśmy powiedzieli, asymetryczny, tak, który nam się tutaj pojawia. Palestyńczycy pozbawieni możliwości praktycznie no, tworzenia własnych sił zbrojnych, tak, bo te siły policyjne, powiedzmy, które liczą około 40 tysięcy ludzi, to jest nic w odniesieniu do skali działalności i możliwości operacyjnych działania armii izraelskiej. Także tutaj asymetria na pewno jest. Asymetria to wynika przede wszystkim z tego, że Izrael posiada własne państwo, a Palestyńczycy tego państwa nadal nie posiadają i mimo powiedzmy tych działań międzynarodowych, to perspektywa utworzenia państwa palestyńskiego no, wydaje się bardzo odległa. Pytanie, czy również innego rodzaju, dlatego że też jeszcze badania opinii publicznej, zarówno palestyńskiej, jak i izraelskiej, robione oczywiście na grubo przed tym, tutaj mamy do czynienia z konfliktem Hamas-Izrael, mówię o ostatnich wydarzeniach, tak? Dlatego że to jest oczywiście tutaj też z jednej strony konflikt spontaniczny, tak, a z drugiej strony wykorzystany przez Hamas, to jeszcze są uwarunkowania wewnętrzne tegoż konfliktu dotyczące samych Palestyńczyków. Tutaj myślę, że Hamas też decydując się na starcie z Izraelem, brał pod uwagę swoją, wzmocnienie swojej pozycji chociażby w relacjach z władzami
autonomii palestyńskiej w relacjach chociażby z prezydentem Abbasem. To jest inny wątek, który też tutaj w tym wydarzeniu się pojawia. No ale mamy tutaj do czynienia właśnie z tą taką jakby asymetrycznością pomiędzy dwoma stronami, tak? No, bo jak powiedziałem, to mówiłem o tym, że jeszcze chyba w latach 2016-2017, kiedy w 2017 roku robiono takie badania dotyczące stanowiska zarówno Palestyńczyków, Izraelczyków względem perspektywy utworzenia rozwiązania dwunarodowego, tak, bo podstawą procesu, tak zwanego procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie oczywiście było założenie następujące, a mianowicie ziemia za pokój, tak, czyli Izrael, jakbyśmy powiedzieli, oddaje przynajmniej częściowo te obszary, które zdobył w 1967 roku w zamian za pokój, czyli akceptację Palestyńczyków dla istnienia Izraela, ale z tym się wiąże oczywiście także kwestia utworzenia państwa palestyńskiego, czyli mamy tutaj do czynienia w efekcie z powrotem do rozwiązania ONZ-owskiego, tak? Czyli tegoż rozwiązania mówiącego o konieczności powstania dwóch państw na obszarze tej mandatowej Palestyny. Tak? Czyli i teraz to poparcie chociażby społeczne, tak, zarówno w Izraelu i w autonomii palestyńskiej dla rozwiązania palestyńskiego, co ciekawe, właściwie zmienia się na niekorzyść. Tak? Czyli coraz więcej zarówno Izraelczyków, jak i coraz więcej Palestyńczyków okazuje się w tych badaniach uważało, że rozwiązanie dwunarodowe nie ma szansy na realizację, czyli z drugiej strony, jakbyśmy powiedzieli, istniała ta przestrzeń społeczna, jakbyśmy powiedzieli, dla poparcia właśnie, no, dla tych postaw radykalizujących, tak, które mówią o tym, tak jak Hamas twierdzi o tym, że cały czas Izrael nie ma prawa istnieć w regionie Bliskiego Wschodu, tak i jeśli chodzi o tutaj na prawicę izraelską, no także jest to przekonanie o tym, że państwo palestyńskie de facto nie powinno powstać. Tak? Tylko pytanie oczywiście, jak ułożyć te relacje, jaki pomysł ma prawica izraelska na ułożenie relacji z Palestyńczykami, jakby to wpłynęło na naczelne założenie też państwa, założenie prawicy izraelskiej mówiące o tym, że no, powinno być to przede wszystkim państwo żydowskie, czyli państwo, w którym to Żydzi mają przewagę, jeśli chodzi o uwarunkowania demograficzne. Teraz pojawia się właściwie pytanie, jaka jest rola aktorów międzynarodowych w trwającym konflikcie, a teraz już zawieszeniu broni. Niedawno z wizytą na Bliskim Wschodzie przybywał sekretarz stanu USA Antony Blinken, który zapowiedział między innymi amerykańskie wsparcie w odbudowie zniszczonej działaniami zbrojnymi strefy Gazy. Zobowiązał się także do ponownego otwarcia konsulatu generalnego w Jerozolimie w ramach naprawy stosunków z autonomią palestyńską. I tutaj jak ocenić działania administracji amerykańskiej pod wodzą Joe Bidena wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego? Czy USA zrezygnują z dotychczasowej polityki popierania wszystkiego, co robił Izrael, jak to było za czasów Donalda Trumpa? Znaczy tak, myślę, że nowa administracja amerykańska, tak, będzie tutaj gdzieś się pozycjonowała, jakbyśmy powiedzieli, gdzieś po środku. To znaczy, co oznacza to określenie po środku? Mianowicie myślę, że Biden będzie chciał, prezydent Biden będzie chciał znaleźć się gdzieś pomiędzy tym, jakie podejście miała administracja Baracka Obamy, a tym, jakie podejście miała administracja Donalda Trumpa. Tak i tutaj już w pewnych wypowiedziach widać, że to gdzieś po środku rzeczywiście jest w jakimś zakresie realizowane, dlatego że ostatnie wypowiedzi też z maja obecnego roku amerykańskiego prezydenta także no, pokazują, że Stany Zjednoczone po pierwsze tak, to traktują Izrael w sposób, jakbyśmy powiedzieli, tradycyjny, tak? Czyli jako istotnego sojusznika Stanów Zjednoczonych w regionie Bliskiego Wschodu i państwo, którego też istnienie Stany Zjednoczone w jakimś zakresie gwarantują. Tak? Czyli tutaj ten zakres relacji amerykańsko-izraelskich, wydaje mi się, że on się tutaj nie zmieni. Tak? I Biden to jasno deklaruje, tak? Że Izrael ma prawo do istnienia
jako aktor polityczny na Bliskim Wschodzie. Co więcej, również Jerozolima jest stolicą Izraela, natomiast no też nie będzie to aż tak proizraelskie stanowisko, jakie obserwowaliśmy w odniesieniu do administracji Donalda Trumpa. Tak, no, plan, który amerykański już były prezydent zaproponował dla rozwiązania konfliktu izraelsko-arabskiego, no w tym momencie należałoby odłożyć już na półkę jako jeden z kolejnych przykładów niezrealizowanych propozycji. Pytanie, co będzie miał tutaj do zaakceptowania, do zaprezentowania nowy właśnie prezydent amerykański. Myślę, że to jest w fazie, jakbyśmy powiedzieli, tutaj wypracowywania. Myślę, że tutaj gdzieś będzie się próbował też prezydent Biden szukać rozwiązania tegoż konfliktu, no szczególnie w odniesieniu do kwestii szczególnie drażliwej, a mianowicie osiedli przede wszystkim izraelskich właśnie w regionie czy w strefie zachodniego, czy na terenach zachodniego brzegu. Tak, myślę, że tutaj Amerykanie chyba nie będą szukali jakichś rozwiązań, które spełnią, jakbyśmy powiedzieli, postulaty palestyńskie, a mianowicie doprowadzą do sytuacji, gdzie te osiedla będą likwidowane. Natomiast no, też myślę, że administracja amerykańska nie będzie popierała też rozbudowy czy budowy kolejnych osiedli na zachodnim brzegu, przynajmniej w warstwie deklaratywnej, bo oczywiście pytanie będzie innego rodzaju, tak, czy tutaj będą jakieś instrumenty polityczne, żeby rzeczywiście wpłynąć na rząd izraelski, jakikolwiek on będzie, tak, dlatego że w tej chwili tak znajdujemy się w fazie daleko idącej niepewności, bo właściwie nie wiadomo z kim, o ile można powiedzieć, że po stronie palestyńskiej do pewnego stopnia, mówię, na razie wiadomo jeszcze już z kim negocjować, chociaż tak jak mówiłem o uwarunkowaniach współczesnego konfliktu, wszyscy liczyli przede wszystkim na to, że wreszcie odbędą się wybory w autonomii palestyńskiej. Okazuje się jednak, że prezydent Abbas właściwie doprowadził do tego, że ten proces wyborczy został wstrzymany, jeśli chodzi o Radę Legislacyjną. Także to, co było jedną z przyczyn czy z obszarów konfliktu między Hamasem a Fatahem, to nadal nie została ta kwestia rozwiązana. Czyli, no ale generalnie można powiedzieć, że Abbas jest przedstawicielem strony palestyńskiej, tak? Chociaż oczywiście Fatah nie kontroluje strefy Gazy i tutaj cały czas mamy do czynienia właśnie z tym dwugłosem, jakbyśmy powiedzieli, w relacjach po stronie palestyńskiej, czyli Hamasem i Fatahem, czy autonomią palestyńską a Hamasem. A z drugiej strony w tej chwili no nie wiemy właściwie, jaka będzie polityka i którego rządu izraelskiego, tak? Dlatego że tutaj Benjamin Netanyahu rządzi od 12 lat, ale mamy ten okres kolejnych wyborów właśnie w Izraelu i niemożność utworzenia rządu koalicyjnego. Być może jest szansa na utworzenie właśnie rządu, który nie będzie rządem Benjamina Netanyahu i wtedy no też pytanie, kto ten rząd utworzy, jakie te partie utworzą właśnie, jakie ich będzie stanowisko względem właśnie tutaj Palestyńczyków i na ile one będą otwarte na jakiś kompromis. Także na razie mamy do czynienia z wielką liczbą niewiadomych. Tak? Ta scena polityczna izraelska, ona tutaj jest w jakimś zakresie w tym momencie zdestabilizowana, tak, dlatego że brakuje tej stałej większości właściwie rządowej i pytanie jest, z kim i w jakim zakresie tutaj negocjować nad rozwiązaniem tegoż konfliktu, aczkolwiek tak jak pytał się Pan o rolę aktorów międzynarodowych, ona no jest znaczna, tak, dlatego że jest ta presja ze strony aktorów międzynarodowych, tak, na strony konfliktu, chociaż tak jak widzimy, Stany Zjednoczone w ostatnich latach, tak, rezygnowały z pełnienia takiej roli, którą chciały sobie przypisać, chociaż nie do końca ona taka była, tak zwanej honest brokera w relacjach izraelsko-palestyńskich. Tutaj Trump wyraźnie postawił na stronę izraelską. Zresztą po stronie, jakbyśmy powiedzieli, państw arabskich też takie bezwarunkowe wsparcie dla działań Palestyńczyków też w jakimś zakresie było ograniczone. Pan wspominał chociażby o normalizacji relacji z częścią państw arabskich, chociażby tutaj Zjednoczone Emiraty Arabskie, tak, czy Bahrajn, ale za tym szła
jednak pewna polityka administracji Trumpa w zakresie kwestii bezpieczeństwa, sprzedaży uzbrojenia, transferu tego uzbrojenia, transferu środków finansowych. Natomiast no, pytanie, na ile też chyba nie do końca można w tej chwili odpowiedzieć, na ile administracja prezydenta Bidena jest zdeterminowana, aby w tą ścieżką podążać. Także będzie to taka chyba próba syntezy właśnie powiedzmy tych dwóch administracji, aczkolwiek Stany Zjednoczone wyraźnie przynajmniej deklarują, że jest to poparcie właśnie dla Izraela jako państwa na Bliskim Wschodzie, dla kwestii Jerozolimy, tak jako stolicy państwa żydowskiego, czyli tutaj no, można mówić o pewnym elemencie stałym tak, w polityce amerykańskiej. No, jakie będą szczegóły, to myślę, że kolejne tygodnie czy miesiące jakby te nasze wątpliwości tutaj rozwiąże. Tak, jest istotny ten czynnik polityki wewnętrznej, o którym pan profesor wspomniał. W ciągu 2 lat w Izraelu 4-krotnie odbyły się wybory parlamentarne. Pomimo tego Benjamin Netanyahu cały czas pozostaje na tym stanowisku, cały czas tworzy rząd. Teraz pojawia się realne zagrożenie że utraty władzy i pozbawienia go stanowiska i porozumienie całej opozycji przeciwko niemu. Ale pytanie, na ile taki rząd przetrwałby pełną kadencję i na ile miałby siły politycznej, aby dalej tą władzę sprawować. Przejdę teraz też do, cały czas pozostanę w temacie odbioru oczywiście międzynarodowego tego konfliktu, natomiast interesuje mnie tutaj reakcja krajów Unii Europejskiej, to znaczy spójrzmy na to, że wiele krajów na znak solidarności z Izraelem, mam tutaj na myśli Czechy, Austrię czy Słowenię, zawiesiły flagę tego kraju Izraela na gmachach rządowych. No i tutaj widać, były pewne podziały wśród krajów europejskich i trzeba było wypracować wspólne stanowisko w ramach Unii Europejskiej. Jakie było to stanowisko, Panie Profesorze, i jakie Unia Europejska stanowisko wobec tego konfliktu zajęła? Znaczy, można powiedzieć tak, że ogólnie stanowisko Unii Europejskiej, tak jako instytucji, no można by umieścić w obszarze raczej stanowiska akceptującego racje polityczne strony palestyńskiej. Tak? No nie mówię, że to jest oczywiście jakby tradycyjnie propalestyńskie czy antyizraelskie, bo tego tak nie należałoby rozpatrywać, tak? Tylko że Unia Europejska jako aktor międzynarodowy też w licznych swoich dokumentach jednak podkreśla to, że jakby istotą, podkreślam to, co jest istotą konfliktu na Bliskim Wschodzie i akceptuje tutaj oczywiście istnienie narodowości palestyńskiej, akcentuje konieczność powstania państwa palestyńskiego właśnie na obszarze Bliskiego Wschodu w obszarze regionu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Także w licznych swoich dokumentach, deklaracjach właśnie politycznych jakby ten aspekt jest tutaj podkreślany. Unia Europejska też często raczej krytycznie podchodziła do wielu, jako instytucja, do wielu działań Izraela, tak związanych chociażby z blokadą Strefy Gazy. Zresztą Unia starała się pełnić tutaj rolę też takiego aktora humanitarnego w tym konflikcie. Dostajemy szczególnie zaangażowanego właśnie w tą pomoc humanitarną dla Palestyńczyków, w dostarczanie know-how, tak, w obejmowanie też terytoriów palestyńskich jakimiś programami właśnie tutaj pomocy unijnej, co jak widzimy też nie przyniosło do końca efektu. Także z jednej strony mamy właśnie Unię jako instytucję, która wspiera Palestyńczyków, ale z drugiej strony nie neguje przecież państwowości palestyńskiej. Tak, Izrael jest partnerem Unii Europejskiej. Jeżeli tutaj przyjrzymy się chociażby partnerstwu eurośródziemnomorskiemu, tak, no Izrael jest w nim ulokowany, tak, no jest partnerem dla Unii Europejskiej jako instytucji. Także tutaj jest też taka próba, jakbyśmy powiedzieli, wyważenia tego stanowiska unijnego. No państwa europejskie też jednak jakby funkcjonowanie Unii też wcale nie oznacza, że państwa europejskie są pozbawione możliwości wyrażania właśnie własnych opinii i też tutaj akurat jest poparcie dla Izraela, ale także no są państwa europejskie, które opowiadają się także chociażby na forum obszaru Unii Europejskiej, które opowiadają się za przyznaniem, za deklaracjami dotyczącymi właśnie uznania państwowości palestyńskiej. Także tu no, mamy do czynienia z
no, polityką też zatem instytucji i polityką poszczególnych państw. Ja myślę, że to nie jest jakiś szczególny obszar konfliktu, tak, pomiędzy państwami członkowskimi a instytucjami unijnymi, ponieważ w odniesieniu czy do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, tak, czy do innych deklaracji też jakichś innych instytucji tutaj unijnych, raczej to wsparcie jest ze strony państw Unii Europejskiej, mimo że na przykład w danym wypadku pan wskazuje tutaj akurat poparcie dla Izraela w tym konflikcie, ponieważ no właśnie, to jest kwestia bardzo, bardzo delikatna, tak, jeżeli o niej mówimy, no bo przecież jeżeli Hamas dokonuje, powiedzmy tutaj, ataków rakietowych, tak, no to są działania terrorystyczne, to są cele cywilne, tak, i w których giną nie tylko Izraelczycy, ale w których giną także Arabowie. Tak, zamieszkujący terytorium Izraela, chociaż oczywiście skala ofiar jest tutaj nieporównywalna, jeśli weźmiemy pod uwagę odpowiedź izraelską, ale to nie dlatego tylko i wyłącznie, że to Izraelczycy są akurat tak brutalni, tak, jak można by to, jak wynika to z samych gołych liczb, które tutaj przedstawiamy, tak, no, po stronie palestyńskiej, no jeżeli tutaj ginie ponad 10 osób, tak, po stronie izraelskiej, a po stronie palestyńskiej ginie powiedzmy ponad 250 osób, no to zestawimy to ze sobą, no to od razu nam się wydaje, że ktoś odpowiada w sposób, jakbyśmy powiedzieli, przesadzony, tak, jeśli mówimy o Izraelu, a jeżeli jeszcze do tego dojdzie wiadomość, że ponad 60 dzieci zginęło w tym konflikcie, no to już od razu, no, mamy ten przekaz właśnie, powiedzmy, złego Izraela, tak, który atakuje, powiedzmy, dobrych Palestyńczyków, a ta sytuacja jest bardziej zniuansowana, bo przecież też trzeba pamiętać, że jednak Hamas stosuje właśnie tą taktykę działań, jakbyśmy powiedzieli, asymetrycznych i lokuje wiele swoich, no można powiedzieć, biur czy tych punktów działalności także w obiektach cywilnych i wtedy, no, Izraelczycy też działając w ramach konfliktu, tak, no nie mają, jakbyśmy powiedzieli, możliwości, no przykro mi to powiedzieć, tak, i tutaj też nie chcę, żebym został zrozumiany jako, powiedzmy, nie wiem, jakaś osoba dokonująca jakiejś apoteozy działań izraelskich, tak, ale też z drugiej strony te pociski też nie rozróżniają tego, kto jest celem cywilnym, a kto nie, a Hamas też jakby z tego czerpie korzyści, tak jak mówiłem o tych przekazach, które pokazywały właśnie ludność cywilną, a przecież wiadomo, że też kilkudziesięciu bojowników Hamasu zginęło w tymże konflikcie. To jest strategia, to jest wojna asymetryczna, która jest wojną nie tylko, jakbyśmy powiedzieli, na realną, w tym sensie, że wojną niosącą ze sobą ofiary, ale wykorzystanie tych ofiar także w sensie ideologicznym, w sensie właśnie propagandowym, tak, i tutaj bardziej, jakbyśmy powiedzieli, to w ten sposób sympatia, tak, międzynarodowej opinii publicznej jest po stronie palestyńskiej, w jakim zakresie Hamasu, jeśli pokazuje się właśnie obrazy ukazujące straty cywilne, tak, a nie straty bojowników, co oczywiście nie oznacza, że w tym konflikcie, powiedzmy, Izrael nie postępuje w ten sposób, który jest powiedzmy, do, który byśmy akceptowali, tak, bo te działania Izraela też bardzo często są nazbyt brutalne, powiedzmy, i też nie mieszczą się w jakby ogólnie przyjmowanych standardach, także, ale mówię, no to ciężkie jest tutaj zniuansowanie tego wszystkiego. Zresztą, tak jak pan profesor wspomniał, polityka zagraniczna Unii Europejskiej jest tak naprawdę wypadkową ustaleń 27 stolic europejskich, więc tutaj musi być to stanowisko akceptowalne dla wszystkich. W przypadku wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nie mówimy o zasadzie jednomyślności, więc stąd bardzo często te przekazy w jakiejkolwiek sprawie, które tutaj Unię Europejską dotyka, są bardzo spłaszczone i być może czasem wiele stron czy wiele państw zajęłoby mocniej stanowisko w danej sprawie, ale o tym musimy pamiętać zawsze, patrząc na pryzmat Unii Europejskiej jako instytucji. Przeszedłbym, Panie Profesorze, do już kwestii tak naprawdę zawieszenia broni, bo to zawieszenie broni obowiązuje, zakończyło tą 11-dniową, jak na razie przynajmniej, wojnę. Wiadomo, że to nie zakończy całego konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Nie wiem jeszcze, jak długo to zawieszenie przetrwa, bo obie strony ogłosiły jak zwykle zwycięstwo w jakiś sposób politycznym także.
Ale Pana zdanie, Panie Profesorze, kto rzeczywiście wygrał, a kto stracił na tym konflikcie? Na różnych obszarach pytam. Znaczy przede wszystkim, no cóż, tak jak tutaj rozmawiamy o aspekcie społecznym, no to jako truizmem powiedzmy byłoby, jest powiedzenie, ale takim bolesnym truizmem, że przegrali przede wszystkim ci, którzy zginęli w tym konflikcie. Tak? To ich to powiedzmy tutaj dotyczy i o tym zawsze trzeba pamiętać, o tym wymiarze humanitarnym. Osoby, które są ofiarą powiedzmy tejże sytuacji, którą niezwykle ciężko jest rozwiązać. W sensie politycznym powiedzmy tak, no myślę, że w jakimś zakresie jest to zwycięstwo. Cudzysłowie, no, że to umiemy. Tak? Jest to w jakimś zakresie zwycięstwo Hamasu, o tyle, że Hamas znowuż pokazał się jako właśnie ta instytucja, która w wymiarze po stronie palestyńskiej jest gotowa do starcia z Izraelem. Jeżeli też pamiętajmy, że tutaj właściwie no, ten konflikt, który był związany chociażby z udziałem Hamasu, tak, czyli ostrzał rakietowy terytorium Izraela, to jakby był pokłosiem tych napięć właśnie pomiędzy Izraelczykami a pomiędzy Palestyńczykami dotyczącymi właśnie kwestii decyzji Sądu Najwyższego, tak jeszcze cały czas przesuwanej, tak dotyczącej właśnie Sheikh Jarrah, czy kwestii właśnie, jeśli chodzi o uznanie praw potomków Żydów jeszcze w XIX wieku, tak, którzy wtedy uzyskali prawa do pewnych działek, tak, ziemi w tej dzielnicy. Czyli właściwie też mieli jakąś podstawę prawną, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że o ile Izrael uznaje na przykład księgi wieczyste osmańskie, to uznaje je w zakresie praw ludności pochodzenia żydowskiego, ale już praw palestyńskich nie uznaje, tak? Na tej podstawie. No to też mówię, że to jest niezwykle skomplikowana tutaj sytuacja. To, co się działo później właśnie w zamieszki, które przeniosły się jeszcze na wzgórze świątynne, tak? Wkroczenie sił policyjnych, wojskowych, izraelskich na wzgórze świątynne, zaatakowanie meczetu Al-Aqsa, tak? Co znowuż tutaj było właśnie powiedzmy tym, nazwijmy to umownie, darem niebios dla Hamasu, tak, bo w ten sposób Hamas znowuż może zaakcentować swój radykalizm, biorąc pod uwagę właśnie działania izraelskie. Także w kontekście tych wyborów do Rady Legislacyjnej Autonomii Palestyńskiej, które na pewno będą musiały się odbyć, bo myślę, że na was nie jest w stanie w nieskończoność przesuwać tych terminów, no to myślę, że takim zwycięzcą na pewno w sensie politycznym, w sensie propagandowym, no jest w tym konflikcie Hamas, tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę przede wszystkim relacje wewnątrz palestyńskie. Czy po stronie izraelskiej, no to nie do końca chyba tym zwycięzcą jest Benjamin Netanyahu, tak, no, mimo wszystko pokazał, że nadal jest tym, kim jest, tak? Czyli politykiem, który twardo przeciwstawia się ekstremizmowi, tak jak to określa, palestyńskiemu, tak i wspiera tutaj osadników i w tych relacjach palestyńsko-izraelskich z jego strony nie będzie żadnych ustępstw, ale pytanie, czy no, zobaczymy, jak to przeniesie się na dalszy rozwój sytuacji właśnie, czy ten rząd przeciwny Benjaminowi Netanjahu rzeczywiście powstanie, czyli jeżeli potem przyjdą wybory, czy znowuż właśnie to przełoży się na ten wzrost poparcia, bo chyba raczej on tutaj aż za bardzo, tak za bardzo nie nastąpił. Także no w tym konflikcie ostatnim no można powiedzieć, że to jest jakby taki remis ze wskazaniem na Hamas, tak jakbyśmy tutaj powiedzieli, ale bardziej w kontekście relacji tych wewnątrzpalestyńskich. I zatem możemy powiedzieć, że kolejna niestety runda meczu izraelsko-palestyńskiego bez wyraźnego właśnie rozstrzygnięcia. Także tak jak Pan wspominał, że możemy oczekiwać jakby kolejnych odsłon tego, nazwijmy to umownie, spektaklu politycznego, to tak z pewnością będzie. Dopóki rzeczywiście tutaj ktoś po jednej i po drugiej stronie nie wydobędzie się właśnie ponad tą logikę właśnie dotychczasowej konfrontacji.
Wiele czynników się składa na rozwiązanie kryzysu tutaj na Bliskim Wschodzie. Zobaczymy, jak będzie sytuacja się toczyć dalej. Miejmy nadzieję, zabrzmi to utopijnie, co teraz powiem, że nasze kolejne, być może nasze kolejne spotkanie do rozmowy nie będzie okazją do kolejnej wojny trwającej między Izraelem a Hamasem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać. Szanowni Państwo, Państwu tylko przypomnę, że Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi to projekt realizowany przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Odsyłam do naszych rozmów z cyklu ROT Online i jeszcze raz, panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.